ten piękny sposób witamy Państwa w kolejnym odcinku wspaniałego, jedynego w swoim rodzaju programu Co Tam? Co Tam? Co Tam? Co... Czy dźwiękowiec nie dostaje nowotworu? Nie. Znaczy jest dobrze. Witamy serdecznie. I zapraszamy na dzisiejszy odcinek programu Co Tam? To jest Let It Be? John Lennon właśnie się przewraca w grobie. Program Co Tam? Specjalny odcinek. Specjalny, bo wyjątkowy. Każdy odcinek programu Co Tam jest specjalny, tak jak specjalny jest mój kolega Norbert. I Konrad Piwowarski. To my prowadzimy ten program wyjątkowo co tydzień, nie co dwa tygodnie. Wasze zdrowie. Co masz? Nie ma znaczka. A czekaj. Kawa. Czekaj. Nasz taką reklamę z takim grubasem, co szedł przed korytarz. Wojciech mówił... Mann. Musiałeś mówić. Tak jest. To jest prawdziwy kubek na kawę. I taki kubek możecie wygrać. Znaczy zdobyć. Nie musicie wygrywać, wystarczy napisać. Po prostu możecie go zdobyć bez naszej kawy. Polecamy serdecznie, zwłaszcza, że już 5 takich kubków wysłaliśmy. Nawet więcej. Do naszych 5 widzów. Jeżeli chcielibyście, to piszcie. Co tam? @voxmusic.tv. Nie wiem, co napiszcie coś. Czy teraz zajmiemy coś się... Coś miłego napiszcie nam. Zajmiemy się tym tematem? Sprzątaniem? No. No, na przykład... To jest bardzo trudny temat. Tak, to jest trudny temat. Jak Norbert wypije tę kawę, to ten kubek trzeba będzie umyć. W każdej firmie, takiej dużej, panują jakieś zasady czystości. To się nazywa ład korporacyjny. Tak i jest. My dostaliśmy, nie wiem ile to było, pół godziny temu, godzinę temu maila, i w którym dowiedzieliśmy się, jaki jest ład korporacyjny w naszej firmie dotyczący sprzątania. Naczelnikiem jest pan Zbyszek, którego serdecznie bardzo pozdrawiamy, bo dzięki panu Zbyszku będziemy mieli czysto w lodówce. Tak, ale to konkretnego dnia. Piątek tak. Dokładnie. Okazuje się, że prace w naszej korporacji są rozpisane na dni tygodnia. Zasłużyliśmy w tej wersji abonamentu, którą wykupiliśmy u pana Zbyszka. Raz w miesiącu jest odkamienianie czajnika. Wow! Raz w miesiącu, tak raz na 3 miesiące u siebie w domu. Gruntowne mycie lodówki, czyli pewnie z tyłu też. Ale to w piątki jest? Czy, nie, czy w piątki jest raz takie... w miesiącu to jest. Dobra, okej. Okay. I raz w miesiącu mamy jeszcze mycie koszy na śmieci. Więc jeżeli zwymiotujesz do kosza w poniedziałek, pierwszego, dopiero z 31 stanie to wyczyszczę. No dobra, a jakbym chciał na przykład jakiś cokół umyć? No bo przecież wiadomo, cokoły. W każdej firmie są cokoły. Poczekaj! Sprawdzę, czy jest taka pozycja, no, jak mycie cokołu. No. Mamy? Mamy to? Wycieranie kurzu, usuwanie kurzu, zabrudzeń z biurek. To ja poszukam, dobra? Dobra, a ja w tym czasie puszczę cokoła. Teraz cokół przed państwem. Ja słucham mało na to, żeby wiedzieć, co się kroi. Słucham z gretów, żeby wiedzieć, jak było. Jedni i drudzy słuchają słów moich. Życia umi, co by się nie wydarzyło. To kiedy te cokoły? Cokoły zaplanowane są co każdy poniedziałek, więc po fajnym weekendzie przechodzimy do pracy. Pach, czyszczenie cokołu. Wypolerowany cokół. To jest to, taki, co chcielibyście tak. W pracy zobaczyć w poniedziałek. No dobra, a jak taki pająk się przypałęta? To co oczywiście. Zrobić z taką pajęczyną? Mamy na to odpowiedź. Mianowicie usuwanie pajęczyn jest w każdy czwartek. Czyli w czwartki tylko. Tak. Czyli pająki mają labę od piątku do czwartku. W czwartek się chowają, uciekają. Tak, i niestety wtedy niszczymy ich domki. Ale mają kolejny tydzień na zbudowanie. To jest ciężka praca, prawda? Takie ciężka. Usuwanie tych pajęczyn. Tam widziałem też wycieranie kurzy. Jest też w konkretny jest. Dzień. Wydaje mi się, że to było... Odkurzanie jest. No. Poczekaj. Nie. Odkurzanie jest... Tam jest wycieranie obrazów poniedziałek tutaj. Poniedziałek i piątek. Tutaj parapety, zabrudzenie A mycie mikrofalówki, jak jajko ci wybuchnie na przykład w mikrofalówce. To tylko we wtorki. Także... Tak to wygląda w naszej firmie. Tak jest. Możecie dać znać, jak to u was wygląda. Tak. Czekamy na wasze maile i na miłe słowo przypominamy. Kubki do wygrania, jakbyście chcieli do zdobycia, gdybyście chcieli pozdrowić pana Zbyszka, to co tam @voxmusic.tv. A już za chwilę druga część programu Co Tam, w której będzie o innych ciężkich pracach, których nie podołaliśmy. Miał być badumc, ale chyba nie działa. Graj! Co tam, co tam, co tam, co tam, co tam? Witamy serdecznie, to ciąg dalszy naszego programu.
Działo się, działo się. Ciężka robota za nami. Chcielibyśmy podsumować naszą fenomenalną akcję, dzięki której za wynagrodzenie Konrad kupił nowy telefon. Nie, przesadzaj, przecież nic nie dostaliśmy za to. Przepraszam. Jazda do roboty, tak to się wszystko nazywało. Jeździliśmy do słuchaczy Radia Vox FM i pomagaliśmy im, nie przeszkadzaliśmy właściwie w pracy. No tak, jest to sprawdzona akcja, bo już nie pierwszy raz ją robimy. Dzięki temu poznajemy naszych słuchaczy tak face to face, nawet hand to hand. Sprzątaliśmy rynek w Krakowie. Zamiatarką jeździliśmy. Tak, tak. Graliśmy na trąbce. Znaczy, nie graliśmy, dobra, już nie przeszkadzaliśmy. Hejnalista grał, ale my staliśmy obok niego i pilnowaliśmy, żeby nie fałszował. Ja się uczyłem szyć na maszynie do szycia. Czekaj, gdzie my jeszcze? Ja się uczyłem kroić kebab. No. Bardzo przydatna umiejętność. To... Zwłaszcza, że mięso było jeszcze... Sio, nie mów tego! Mięso się jeszcze ruszało. Obracało się. Jabłka zrywaliśmy z drzewa. Tak, byliśmy na budowie, więc dużo roboty. A wszystko zaczęło się od trzech innych miejsc pracy. Był urząd. Była firma produkująca napoje niewyskokowe. Coś jeszcze było. Balony były. Takie balony były. Sprawdźcie. Nareszcie długo czekaliśmy i mamy jazda do roboty, edycja 2019. Jazda do roboty. Klaudia, czym się zajmujesz? Sprzedaję produkty. A w czym my możemy jako pierwsza zmiana Ci pomóc? W sprzedaży tych produktów. To jest 100 telefonów dziennie. Ja dzwonię o poranku, chętnie ich budzę, oni chętnie mnie słuchają i wtedy jak się obudzą, to więcej biorą. Witam serdecznie, Konrad Piwowarski. Ja dzwonię, żeby się spytać, czy nie potrzebuje Pani jakichś napojów, bo tutaj mamy bardzo dobrą ofertę, zwłaszcza na soki. Soki ostatnio nam bardzo dobrze się sprzedają i chciałem się spytać, czy Pani akurat nie potrzebuje. Dostaliśmy telefon, że sprzedaż firmy drastycznie spadła i musisz skończyć. Jesteśmy w urzędzie, będziemy składać wniosek o pracę tutaj. To podanie to musi chyba wójt rozpatrzyć, tak? Przepraszam, podanie jest w jednym egzemplarzu, odmowa. Marta, jak usłyszała, że przyjeżdżacie, powiedziała, że znalazła idealną robotę dla Was. Przyznaj się, zawsze chciałaś, żeby ktoś to zrobił za Ciebie. Marzyłam o tym po prostu. Dżdżownice wczoraj wrzucone świeżutkie, więc... Rozumiem, że teraz... Podlewamy. Ale co? Tak, nie w jedno miejsce po całości, proszę. Słuchaj, złożyliśmy wniosek, a w zasadzie podanie o pracę dzisiaj tutaj. Czy podanie będzie przyjęte, czy nie? Akurat dla Was zrobimy wyjątek i od razu dekretujemy. Wchodzicie do urzędu i bawimy się dzisiaj razem. Jezus Maria. Bo ja słyszałam tyle o tej kawie z urzędu, że po prostu chciałam sobie zrobić i spróbować. To ja wracam do roboty w takim razie. U Ilony będziemy dmuchać balony. Chodźcie. Jazda do roboty. Może dać Ci pompkę? Poważnie? To tak ciężko idzie? No. Rozumiem, że tak łatwiej. Jazda do roboty! Jazda do roboty z Vox FM. Czy w tej części rozmawiamy o premierach filmowych? Nie, to będziemy za tydzień rozmawiać. A, dobra. Dobra? Ale jesteśmy umówieni. Umowa. Za tydzień rozmawiamy o premierach filmowych. Dobra. Czy jest ktoś, kto mógłby to przeciąć? Kasiu, chodź, przetniesz. Jak umowa przecięta. Wow. Dziękuję. Widać, że ten kickboxing trenuję. Oj, ciesz się, że ci nie złamała karku. Dobrze, to jest program Co Tam Wciąż. Tak, jest. I teraz przygotowaliśmy dla Was coś niezwykłego. Będziemy śpiewać i grać. Norbert chciałby najpierw opowiedzieć historię o keyboardzie, bo on kiedyś miał keyboard.
Nigdy tej historii wcześniej nie opowiadałem, więc nie wiem, skąd o niej wiesz. No, wiesz, znam twoich rodziców. A, być może dlatego. Otóż kiedyś, gdy byłem młodszy i chodziłem do szkoły, tata kupił mi keyboard marki Casio. Mhm. Czy Casio? Tak mówi nasz szef, ale mówi się Casio. Casio jednak, tak? Jednak jest poprawna Casio. Casio, co robisz? Jak mam robić normalny program, kiedy nasz wydawca chodzi na czworaka pod kamerą? Popraw sobie grzywkę, okej. Okay. Dobra, to co z tym Casio? Miałem ten keyboard, co od taty dostałem. Czarno-czerwony, jak to keyboardy, nie? Ja nie wiem, ja miałem czarny. I z biało-czarnymi klawiszami. A, chodziło mi, że biały. Nie wiem, dlaczego powiedziałem. A. Czerwony może dlatego, że masz czerwoną czapkę. To nasza czapka. Pisany nasza. Od nasza Bridgesa. Tak. Czy w każdym razie miałem ten keyboard i on miał jeden przycisk. Nie, jeden. A nie miał tych klawiszy takich? Miał, ale nie umiałem na tym grać. No, no, normalny umiej grać na tym. A mianowicie był to przycisk demo. I ta piosenka była? Nie, właśnie nie. A jaka? Jedyną piosenką, jaka leciała, była ta piosenka. Czekaj, bo nie trafiłem. Także tak to było. Mhm. Miałem kiedyś założyć zespół. No. Znaczy kolega chciał założyć ze mną zespół, on się uczył grać na gitarze i mówi, ty masz keyboard, no, to będziesz grał na keyboardzie. A kto by śpiewał? Nikt. Nie było tego w planach. Dobrze, czy ale przyszedł się do mnie do domu z tą gitarą i mówi, no dobra, to zagraj coś. Czy nauczyłeś się już grać? Co tam, a tak pięknie Norbert gra. Źle zrobiłeś, źle skończyłeś to wszystko. Nie, nie. No tak. Miałeś zrobić przecież jak Rysiek z zespołu Akcent. Dziękujemy bardzo. Jeżeli ktoś nas jeszcze ogląda, wow, podziwiamy. Do zobaczenia za tydzień i do usłyszenia. Trzymajcie w Radiu Vox FM. Tak.